bardzo wysokie prawdopodobieństwo dużego aktu terrorystycznego w obiekcie jądrowym. O tym donosiły służby, o tym pisali publicyści. No i wczoraj wizyta Antonio Guterresa, sekretarza generalnego ONZ w Odessie, wokół tego tematu się obracała, więc teraz o Ukrainie przenosimy się właśnie do Odessy. Gdzie na miejscu jest już nasz korespondent Witold Newelicz. Dzień dobry, witamy cię bardzo serdecznie, Witku. Witam, witam was serdecznie, witam wszystkich naszych telewizorów. Słucham. Chcielibyśmy rozpocząć od miejsca, w którym się znajdujesz. Oczywiście Odessa, piękne miasto turystyczne, no przepiękne. Mówi się, że to taka druga Hawana. Takie padają określenia. I także miejsce, w którym się znajdujesz, za tobą tablica upamiętniająca świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego i ulica imienia Lecha Kaczyńskiego, na której się znajdujesz. Powiedz nieco więcej o tym miejscu. Tak, jest szczególne miejsce w Odessie, ulica poświęcona świętej pamięci prezydentowi Lechowi Kaczyńskiemu. To jest przedłużenie ulicy Polskiej, przecudowna okolica. W normalnych, takich pokojowych warunkach są tutaj tłumy spacerowiczów, a w tej chwili stoję w miejscu, gdzie przed 12 laty obecny prezydent Andrzej Duda, będący wówczas ministrem kancelarii prezydenta, 28 maja 2010 roku odsłonił tą tablicę, która widnieje za mną. I to była uroczystość nadania tej ulicy, a właściwie przedłużeniu ulicy Polskiej, 300-metrowego odcinka, nadano imię Lecha Kaczyńskiego. I Rada Miasta Odessy 3 dni po katastrofie smoleńskiej podjęła decyzję o tym, że zresztą jednogłośnie, co ciekawe, a ta Rada Miasta wówczas no nie była tak określona, jak dzisiaj to było, przypominam państwu, przed Majdanem. I ta ulica jako jedna z kilku zresztą na Ukrainie obecnie funkcjonujących. Przed kilkoma laty odsłonięto taką tablicę również w Żytomierzu i tam również znajduje się taka ulica. No i oczywiście w Chmielnickim i w Chorodoku. Ludzie pamiętają o Lechu Kaczyńskim podczas rozmów przeprowadzanych przez nas tutaj z ludźmi i z żołnierzami. Niektórzy z naszych rozmówców wspominają te znamienne słowa, które wypowiedział pan prezydent w Gruzji, że najpierw Gruzja, później Ukraina, a później przyjdzie czas na nasz kraj, czyli Polskę. I ten scenariusz, ten czarny scenariusz przedstawiony przez świętej pamięci prezydenta jakby się sprawdzał tutaj teraz na Ukrainie. Zresztą charakter tej ulicy wskazuje na to, że człowiek, który jej wypowiedział, naprawdę był prorokiem złych czasów, bo tak jak powiedziałem, część tej ulicy jest przedzielone barykadą, a to jest taki zaułek zmierzający do portu. Poloników zresztą w Odessie jest bardzo wiele. To jest miejsce, to jest tygiel kulturowy. Tutaj Polacy również zaistnieli i w kulturze, i w, jakby to powiedzieć, XIX i początku XX wieku rozwijającym się biznesie. Te dowody namacalne są obecne. No jest też Polonia odeska. Witku, czyli reasumując, piękne i niezwykle ważne dla nas miejsce. Czy ty zostaniesz jeszcze w Odessie, czy dalej będziesz relacjonować nam? My zostajemy w Odessie, bo ja chcę poszukać tych naszych rodaków, którzy tutaj tworzą tę polską społeczność, a zwłaszcza tych, którzy tutaj pozostali na ten ciężki czas wojenny, bo Odessa również jest, bywała celem ataków i troszeczkę ludzi stąd wyjechało. My poszukamy tych ludzi, oczywiście kamera telewizji Republika oczywiście zarejestruje to, co będą mieli na Ale skupmy się na tym, co się działo wokół wizyty sekretarza generalnego ONZ i co dzieje się wokół elektrowni w Zaporożu, bo wojska rosyjskie cały czas trzymają, no powiedzmy bez przesady, cały świat w szachu, grożąc jakimś atakiem, uszkodzeniem tej elektrowni. Nawet mówiło się, że do jakiegoś groźnego aktu wypadku może dojść przy okazji tej wizyty. Jak ona przebiegła i jak wygląda sytuacja wokół elektrowni, największej elektrowni atomowej w Europie? Właśnie, ponieważ wszyscy, tak jak Tomek powiedział, martwimy się tymi fatalnymi konsekwencjami, które mogą się pojawić.
No tak, my wczoraj podjechaliśmy do Nikopola, do miejscowości leżącej po drugiej stronie dosyć szerokiego w tamtym miejscu Dniepru, gdzie od stanowisk rosyjskich, od rosyjskich pozycji po drugiej stronie tego rozlewiska, tam już są Rosjanie w linii prostej, to jest 7 kilometrów, ale niestety nie udało nam się wjechać do miasta. Komendantura tłumaczyła to szczególnym wzmożeniem względów bezpieczeństwa z racji tego, że jeżeli strona rosyjska zapowiadała jakąś prowokację na 19 i odbywało się, i to była koincydencja chyba nieprzypadkowa z wizytą sekretarza generalnego ONZ-u, z jego spotkaniem w Lwowie z prezydentem Żeleńskim i prezydentem Turcji. Natomiast wczoraj sekretarz generalny ONZ-u odwiedził właśnie Odessę, odwiedzając tak zwane centrum koordynacyjne, bo tutaj musicie państwo wiedzieć, że Odessa jest tak jakby enklawą. To było nawet widać gołymi oczami wieczorową porą, gdy przyjeżdżaliśmy do Odessy. Ten port odeski jest mocno oświetlony, w przeciwieństwie do innych miejsc na Ukrainie, gdzie jednak zaciemnienie jest obowiązujące i nie ma latarni na ulicach, nie ma oznaczeń drogowych. A ten port odeski, z racji tego, że ten program eksportu zboża, on cały czas jest realizowany i może z racji tego, te względy bezpieczeństwa tutaj są złagodzone, jeżeli chodzi o port. Miasto jest oczywiście zaciemnione. O drugiej w nocy rozpoczął się alarm. On trwał dosyć długo. Tutaj syreny oraz radiostacje o tym informują. Antoni Gadermes tutaj z Odessy przestrzegł Rosjan przed wykorzystywaniem energii atomowej, przepraszam, elektrowni atomowej w Zaporożu, przed wykorzystywaniem do szantażu. Nawet nie przewidywał, że to znaczy zapewne przewidywał, bo musimy się tego obawiać, że Rosjanie gotowi są pokusić się o jakąś prowokację. Tym bardziej, że media ukraińskie donoszą o tym, że tam na terenie samej elektrowni zgromadzone są rosyjski sprzęt ciężki, jakieś wyposażenie, a ludzie, którzy tam pracują, poza niewielką częścią tych służb operacyjnych utrzymujących ruch, one zostały wysłane do domu. Także ten impas trwa. My wrócimy do Nikopola, żeby być bliżej, bo na pewno ten temat będzie ogniskował. No, Rosjanie i mają się tak jakby wszelkich metod. Ludzie zresztą tutaj na Ukrainie mówią, że może Putin jest szaleńcem, ale jednak nie doprowadzi do tego, aby te tereny, które praktycznie zajął, bo nie wiadomo jak wiatr zawieje, czyli ten Donbas byłby poddany cały promieniowaniu radioaktywnemu. Czyli sytuacja jest wciąż niebezpieczna. Cały czas tę sytuację będziemy monitorować, będziemy o niej informować. Jeszcze chciałem wspomnieć o roli Odessy, bo jednak tak jak podróżujemy po Ukrainie od miesiąca dosyć intensywnie, tak jak przed miesiącem widać było łany zboża, one zostały już pozbierane. Na niektórych terenach, czego się dowiedzieliśmy wczoraj, na lewym brzegu, jeżeli patrzeć od południa Dniepru, no tam się te zbiory nie za bardzo udały, bo dotkliwa susza, o czym się mogliśmy przekonać przejeżdżając, ale jednak... Ale jednak transport zboża był, tak? Transport zboża, no nieprzerwane korowody ciężarówek jadących właśnie do portów Odessy i tych portów około odeskich, żeby te zboże wysłać w świat, żeby nakarmić kawałek świata, no i żeby Ukraina zaabsorbowała troszeczkę środków, które jej są niezbędne, bo odbudowa wszystkiego, co jest systematycznie przez Rosjan niszczone, no będzie kosztowała wiele pieniędzy. Z tego sobie władze Ukrainy zdają sprawę, a jednak to ukraińskie złoto, to zboże, słonecznik, to co tutaj jest na polach, szczęśliwie pomimo tych zakusów Rosjan, pomimo tego, co wyprawiali, pomimo palenia łanów zbóż, pomimo atakowania rolników zbierających te podczas żniw pracujących, jednak się to udało. I czego dowodem, no nieprzerwane korowody praktycznie dzień i noc ciężarówki z głębi Ukrainy zmierzają do portu odeskiego. Tutaj tego jedynego, który dzięki właśnie akcji ONZ-u, dzięki porozumieniu zawartemu z ONZ, dzięki porozumieniu przez Ukrainę, Turcję i pod auspicjami ONZ-u, to jakoś się powodzi, te transporty stąd wybywają. I to jest na pewno informacja pozytywna, Witku. Bardzo ci dziękujemy za tę relację. Niestety, sam wiesz, czas antenowy nas goni. Życzymy ci powodzenia i oczywiście uważajcie na siebie. Wracajcie do nas z kolejnymi relacjami. Tak.
Witold, serdecznie. Witold Newelicz prosto z Odessy. Jest jeszcze obawa całego świata, Ukraińców przede wszystkim przed najbliższymi dniami. 23 to Dzień Flagi, 24 Dzień Niepodległości Ukrainy i też mówi się o tym, że wtedy może nastąpić zmasowany atak rosyjski, ostrzał w wielu miejscowości. Oczywiście śledzimy sytuację i będziemy Państwa informować. A już za chwilę wracamy i trochę kultury znów w Telewizji Republika. O godzinie 8:55 tutaj u nas w studiu pani Aleksandra Świdzińska, altowiolistka, wokalistka z kwartetu Obsession, który łączy zarówno muzykę, jak i humor. I o tym już za chwilę. Do zobaczenia.